Wezwanie tej nowej kadencji to dla mnie jako burmistrza Wołomina przede wszystkim natychmiastowe zmiany prawa, żeby zatrzymać haniebny, przestępczy proceder sprowadzania do Polski odpadów niebezpiecznych. My jako samorządowcy świetnie radzimy sobie z odpadami komunalnymi, natomiast odpady niebezpieczne muszą być natychmiast uregulowane przepisami prawa, tak aby nigdy więcej nie wjechały na teren naszego państwa. Jako Związek Miast Polskich niejednokrotnie podnosiliśmy trudne tematy w dyskusji publicznej. I tu stanowisko Związku Miast Polskich jest jednoznaczne. Natychmiastowa regulacja prawa, ale też pomoc samorządom i innym podmiotom, które będą zmuszone wydać kolosalne pieniądze na utylizację odpadów niebezpiecznych, a one niczemu nie zawiniły. Po prostu, jeżeli nie będzie na to pieniędzy, jeżeli poważnie nie zajmiemy się tym problemem, wysypiska odpadów niebezpiecznych będą płonąć w Polsce.